Witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Arek, a to Vox Pathfinder. Pathfinder to wzmacniacz tranzystorowy stworzony przez firmę Vox specjalnie dla osób rozpoczynających swoją przygodę z grą na gitarze elektrycznej, jak również dla bardziej zaawansowanych graczy poszukujących dobrego brzmienia czystego za niewielką kwotę. Wzmacniacz ten jest wyposażony w moc 15 W, firmowy 8-calowy głośnik Bulldog, efekt tremolo i opcjonalnie reverb. Jeśli jest w niego wyposażony, oznaczone jest to dużą literką R po liczbie 15. To, co go wyróżnia spośród innych tego typu wzmacniaczy, jest prawdopodobnie najlepszy clean w cenie do 500 zł. Gorzej jest natomiast z przesterem, który wypada słabo w porównaniu do kanału czystego, jednakże i tak spełnia swoją rolę dobrze. Przyjrzyjmy się teraz jego budowie. Vox Pathfinder nawiązuje swym wyglądem do innych wzmacniaczy firmy Vox, takich jak najsłynniejszy lampowy AC30, co można poznać m.in. po napisie złotym, po bendingu białym i również złotym i maskownicy głośnika. Całość jest oklejona czarnym Tolexem, istnieją też wersje grantowe. U góry wzmacniacza mamy panel, na którym są odpowiednio od lewej wejście input, do którego wpinamy nasz kabel od gitary, dalej potencjometr gain, który ma za zadanie podbić sygnał, odpowiadający mu przycisk boost, który mniej więcej podbija sygnał dwukrotnie, dzięki czemu możemy uzyskać jeszcze większy maksymalny przester i głośność. Potencjometr volume, czyli po polsku głośność, dwa pokrętła, bass i treble, czyli kolejno niskie i wysokie tony, dwa potencjometry od tremola, którymi zmieniamy szybkość i głębokość, lub inaczej częstotliwość i amplitudę tremola, reverb, którym ustawiamy głośność reverbu, ostatni przycisk to power, którym wyłączamy i włączamy wzmacniacz. Z tyłu są jeszcze cztery ukryte wyjścia: na słuchawki, głośnik zewnętrzny, wyjście linii i nadożny przełącznik. Wzmacniacz nie jest duży. Ma około 40 cm długości i wysokości i około 20 szerokości. Przy takich wymiarach waży 8 kg. Choć i tak mimo uchwytu do trzymania może sprawiać drobne trudności z przenoszeniem. Poza tym, że wzmacniacz wygląda dobrze, przy okazji bardzo dobrze brzmi. Przy odpowiednich ustawieniach wzmacniacza i gitary możemy uzyskać naprawdę świetne brzmienia. Od zwykłego czystego po niezły crunch i ciekawy przesterowany, nieco fuzowaty, jak już mówiłem. Lecz nie każdego to może zadowolić i będzie potrzebna jakaś dopałka, jeśli chcemy grać przed jakiś metal albo coś w tym stylu. Najlepiej distortion albo overdrive. To jest wydatek około 200 zł, a zważywszy na to, że wzmacniacz kosztuje 400, czasami da się kupić za mniej. Jest to dość dużo, lecz naprawdę opłaca się i każdy będzie zadowolony. Teraz zapraszam na krótki test, w którym wszystkie te brzmienia pokażę, przy okazji jeszcze tremolo. Oszczędziłem sobie rewerbu, bo pomyślałem, że nie ma potrzeby jego robić. Jeśli ktoś jednak bardzo chce zobaczyć, jak to brzmi, zapraszam na inne kanały i inne filmy. Thank you.
Tak więc to wszystko, co chciałem wykazać na temat Voxa Pathfindera. Zapraszam na jego bloga, który będzie dostarczał jeszcze dodatkowe informacje na temat Voxa, odpowiedzi na pytania, jakie będziecie pisać. Więc zapraszam do komentowania i wyszukiwania jakichś błędów, żebym mógł je poprawić zwyczajnie. Subskrybowania, lajkowania. Najbliższe testy już niedługo. Między innymi tej gitary, na której grałem test. Więc do zobaczenia. Cześć.